O mocy elektrycznej już kilka razy było wspomniane na tym kanale, ale myślę, że warto ten temat rozwinąć. Dlaczego odcinek ten jest zatytułowany Mocy zamiast po prostu na przykład moc elektryczna? Otóż dlatego, że odmian mocy elektrycznych jest kilka i będziemy musieli je omówić osobno. Ale zanim zacznę omawianie rodzajów mocy, kilka słów o tym, czym w ogóle jest moc w pojęciu fizycznym, a czym jest moc prądu elektrycznego. Z lekcji fizyki wiemy, że moc jest to ilość wykonanej pracy w jednostce czasu. Moc jest wielkością skalarną. Podstawową jednostką mocy w układzie Si jest wat. 1 W to praca jednego Joula wykonana w czasie jednej sekundy. Zatem widać, że moc wzrasta, jeśli wzrasta praca, oraz również jeśli maleje czas jej wykonania. Jeśli zatem określona praca, nawet niewielka, może być wykonana w bardzo krótkim czasie, to rozwijana moc może być wtedy duża. Oprócz jednostki mocy zwanej watem liczy się także moc np. w koniach mechanicznych w odniesieniu do pojazdów. Czasem wyraża się moc także w kilokaloriach na sekundę, ale trzeba pamiętać, że oficjalną jednostką mocy jest WAT. Oczywiście z pochodnymi, czyli miliwatem, kilowatem, megawatem itd. Warto przy okazji zaznaczyć, że często kilowat, który jest jednostką mocy, jest my z kilowatogodziną, czyli jednostką energii, w której liczy się zużycie energii elektrycznej w naszych domach. Pamiętajcie zatem, kilowat to jednostka mocy, kilowatogodzina to jednostka energii. Płacimy zwykle za kilowatogodzinę, a nie za kilowaty. Ale wróćmy do mocy w odniesieniu do prądu elektrycznego. Zacznijmy od mocy czynnej. Podłączmy sobie zwykłą żarówkę do zasilacza, który, jak wiemy, będzie produkował nam prąd stały. Nastawiłem tutaj napięcie, jak widzicie, 12V, ponieważ żarówka jest właśnie na takie napięcie, a tutaj na dole będziemy odczytywać sobie prąd, oczywiście, kiedy włączymy zasilacz. Widzimy, że żarówka świeci, napięcie nadal na niej wynosi 12V, a prąd płynący przez nią to około 1,76A. Jak teraz wyznaczyć moc prądu płynącego przez żarówkę? Otóż wystarczy pomnożyć napięcie. Przez jego natężenie. W tym wypadku 12 razy 1,76 około no to będzie jakieś 21 W, trochę więcej niż 21 W, co by się zgadzało, bo właśnie taką moc znamionową ma ta żarówka. Oczywiście tak na marginesie trzeba powiedzieć, że oprócz tego, że w żarówce wydziela się większość mocy, to również niewielka jej część wydziela się również w przewodach łączących naszą żarówkę z zasilaczem. Oraz w samym zasilaczu na jego elementach aktywnych. Ponieważ prąd przepływający przez żarówkę był prądem stałym, to mamy tutaj proste wyliczenie i napiszmy sobie ogólnie, że moc dla prądu stałego liczymy mnożąc po prostu natężenie prądu przez napięcie. No i w naszym przypadku pomnożyliśmy napięcie 12V przez prąd płynący przez obwód i otrzymaliśmy moc trochę większą niż 21W. Ponieważ często potrzebujemy obliczyć moc, mając do dyspozycji tylko powiedzmy napięcie i rezystancję, to wykorzystując prawo OMA po przekształceniu y, możemy obliczyć moc dzieląc kwadrat napięcia przez opór elektryczny. No bo z prawa OMA mamy, że i równa się U przez R, po podstawieniu pod i mamy. U kwadrat przez r. A jeśli nie mamy do dyspozycji napięcia, tylko wyłącznie natężenie prądu i rezystancję, no to wychodzi nam, że p równa się i kwadrat razy r. Zwróćcie uwagę, że z tych ostatnich dwóch wzorów zaznaczonych strzałkami, wynika, że jeśli zwiększymy napięcie na przykład dwukrotnie przy tym samym oporze, to otrzymamy czterokrotnie większą moc, bo napięcie jest w kwadracie. Podobnie będzie z prądem. Moc w obwodach prądu stałego jest nazywana mocą czynną, bo w zasadzie cała moc jest pobierana ze źródła i rozpraszana przez element czynny, czyli w naszym przypadku była to żarówka. Widać zatem, że dla prądu stałego obliczanie mocy jest wyjątkowo proste. Niestety, dla prądu zmiennego i przemiennego sprawy nieco się komplikują. Dla prądu stałego mieliśmy do czynienia w zasadzie tylko z mocą czynną. Dla prądu zmiennego i przemiennego będziemy musieli poznać trzy moce. Czyli moc czynną, moc bierną oraz moc pozorną. I znowu zacznijmy obawianie od mocy czynnej, ale oczywiście tym razem dla prądu zmiennego. Czym jest moc czynna, to już wiemy. Dla prądu stałego obliczaliśmy ją mnożąc napięcie przez prąd. Dla prądu przemiennego do wzoru tego musimy dodać jeszcze jeden czynnik, którym jest cosinus φ. Wspominałem o tym w poprzednim odcinku o PFC. Ale tutaj powtórzymy sobie, aby niczego nie pominąć. Zatem wzór na moc czynną, prądu zmiennego, powtarzam, moc czynną, będzie teraz miał taką postać jak na tablicy. Ale czym tak naprawdę jest to fi? Skąd to się bierze? Tutaj narysowałem przebiegi napięcia czerwoną linią i przebiegi prądu linią zieloną. Widać, że oba przebiegi są sinusoidalne, oraz co ważniejsze, ich przebiegi się pokrywają, to znaczy, nie są przesunięte wobec siebie, choć jak widzimy na rysunku, mają inną amplitudę. Właśnie dlatego, że nie są one przesunięte, to kąt φ, o którym mówiliśmy, wynosi w tym wypadku 0, a cosinus 0, jak wiemy z matematyki, wynosi 1. Zatem w przypadku braku przesunięcia fazowego, bo tak to się mówi, pomiędzy napięciem a prądem, cały ten człon, czyli cosinus φ będziemy, możemy w zasadzie pominąć, bo wynosi on 1, i nasz wzór na moc wraca do naszej pierwotnej, starej formy, jaką znaliśmy wcześniej. No dobrze, ale kiedy taka sytuacja wystąpi, kiedy nie będzie tego przesunięcia fazowego? Otóż nie będzie go wtedy, kiedy prądem przemiennym zasilimy np. żarówkę, taką jaką mieliśmy w naszym doświadczeniu, czyli kiedy nasz zasilacz generowałby napięcie przemienne 12 V. To w zasadzie na żarówce i na pozostałych tam, na przewodach wydzielałaby się dokładnie taka sama moc jak przy prądzie stałym. Wtedy cała energia elektryczna zostanie również zamieniona na ciepło i w małym stopniu również oczywiście na światło żarówki. Podobnie byłoby, gdybyśmy do źródła prądu przemiennego podłączyli na przykład grzejnik lub po prostu zwykły rezystor. W takich przypadkach mamy do czynienia z mocą czynną prądu przemiennego. Pozostaje jeszcze pewien problem. Jak widzicie, wartość napięcia i natężenia prądu przemiennego, bo znowu mamy tutaj sinusoidę, ciągle się zmienia. Zmienia się także jego znak, no bo raz jest napięcie dodatnie, a raz ujemne. Zatem, jak wyznaczyć jego napięcie? Skąd bierze się wskazanie multimetru? Jeśli przyłączylibyśmy multimetr do gniazdka 230 V, no to otrzymamy około wskazanie około właśnie 230 V. Skąd bierze się wskazanie multimetru dla pomiaru prądu przemiennego? I skąd bierze się w ogóle wartość napięcia 230 V w naszym gniazdku? No i znowu zobaczmy na naszą sinusoidę. Widać wyraźnie, że wartość napięcia nie dość że zmienia się bez przerwy. To jeszcze zmienia swój znak. Raz jest to napięcie dodatnie, raz ujemne, tak jak mówiłem. Zmiana wartości napięcia trwa 20 milisekund, czyli w, jedne, w ciągu jednej sekundy. Przebieg, jaki widzimy na tablicy, zmienia się, powtarza się 50 razy, czyli jego częstotliwość wynosi 50 Hz. Oprócz tego, napięcia pomiędzy wierzchołkami tej sinusoidy wcale nie wynosi 230 V, a wynosi prawie 325 V. Nie wdając się w skomplikowane wzory, trzeba powiedzieć, że oprócz wartości maksymalnej napięcia, bo ta wartość 325 V jest wartością maksymalną, Mamy jeszcze tak zwane napięcie skuteczne. Napięcie to łatwo obliczyć, dzieląc napięcie maksymalne przez pierwiastek z dwóch. Jeśli zatem nasze napięcie maksymalne wynosi 325 V, to napięcie skuteczne wyniesie właśnie 230 V. Zaznaczam, że odnosi się to tylko do napięcia w kształcie sinusoidy. Bo gdybyśmy mieli na przykład napięcie przemienne w kształcie prostokąta, to wartość maksymalna i wartość skuteczna byłaby w zasadzie równa. Mówiąc inaczej, napięcie skuteczne to takie napięcie, które po przyłożeniu do określonej rezystancji wywoła takie samo wydzielenie mocy, jak równoważne napięcie stałe. I tego się trzymajmy. Pojęcie napięcia skutecznego bardzo nam ułatwi zrozumienie pojęcia mocy czynnej prądu przemiennego, która, jak mówiłem, występuje, kiedy prąd taki zasila nam odbiorniki, które mają charakter czysto rezystancyjny, czyli np. tradycyjne żarówki lub grzejniki. No dobra, a co wtedy, kiedy do naszego gniazdka przyłączymy np. silnik elektryczny? Otóż wtedy sytuacja znowu nam się komplikuje. Przyłączając do źródła napięcia przemiennego silnik elektryczny lub np. transformator, Zaczynamy mieć do czynienia z oporem indukcyjnym, ponieważ oba te elementy zawierają w sobie cewki, czyli elementy indukcyjne. Aby to lepiej zrozumieć, zróbmy sobie mały eksperyment. Mamy tutaj zwykły wzmacniacz audio z transformatorem toroidalnym, tak jak widzicie. Do y, zacisków, y, po prostu tam, gdzie podłączamy prąd 230 V, podłączyłem zwykły omomierz. I teraz włączmy sobie wzmacniacz. I zobaczmy, jaką rezystancję ma uzwojenie pierwotne transformatora. No widzimy, że wynosi ono 11, niecałe 11 omów. Widać zatem, że opór takiego uzwojenia jest zaskakująco niski i wynosi 11 omów. I gdybyśmy przyłączyli tam napięcie stałe, na przykład teoretycznie o wartości 230 V, to trafo poszłoby z dymem, bo wydzieliłaby się w nim moc aż. 4800 watów. Ale wiemy, że tak się nie dzieje, bo do trafa podłączamy przecież nie prąd stały, tylko prąd przemienny. Zatem uzwojenie trafa musi mieć jeszcze jakiś inny opór, który dodaje się do oporu czynnego, który, który jak widzieliśmy da się zmierzyć omomierzem. Opór ten to właśnie opór indukcyjny, zwany inaczej reaktancją indukcyjną lub oporem biernym. Dzięki temu trafo się nie spali, bo opór ten doda się do rezystancji drutu uzwojenia i pozwoli na prawidłową pracę naszego transformatora. Niestety reaktancja ta spowoduje także pewne kłopoty. Otóż sprawi ona, że zmiany prądu w uzwojeniu trafa, na przykład transformatora, również to również odnosi się do silnika, przestaną nadążać za zmianami napięcia, czyli mówiąc inaczej napięcie będzie wyprzedzało prąd. Widać, że wykres zielony jest przesunięty względem wykresu czerwonego. Możemy nawet wyznaczyć to przesunięcie i wynosi ono właśnie nasz kąt φ, czyli nasz znajomy kąt. Czyli nasz kąt φ nie ma już wartości 0, tak jak mieliśmy to w przypadku podłączania żarówki. Jego wartość jest już większa od 0, a skoro φ jest większe od 0, to cosinus φ będzie mniejszy od jedności. Widać, że tutaj już coś się psuje. Pojawiają się nam straty w mocy, bo jeśli przypomnimy sobie wzór na moc czynną, to nasz kosinus fi psuje nam teraz naszą moc czynną. Im większe będzie przesunięcie pomiędzy prądem a napięciem, tym kąt Fi będzie większy i nasza moc czynna będzie malała. Oczywiście w pewnych granicach. Podobna historia będzie, kiedy do źródła napięcia przemiennego podłączymy pojemność. Z tym, że tym razem napięcie będzie opóźnione w stosunku do prądu, czyli te dwa wykresy jakby zamieniają się miejscami, ale spowoduje to podobne skutki, czyli przesunięcie od, również o kąt fi, tyle że w drugą stronę i również straty mocy czynnej. No dobrze, a co właściwie dzieje się z tą mocą, z tą straconą mocą, z mocą bierną, gdzie ona ucieka? W zasadzie nie ucieka ona nigdzie, a krąży w układzie źródło napięcia odbiornik jak gdyby odbijając się i odbiornik oddaje moc zbierną z powrotem do sieci zasilającej. Mówiąc inaczej, moc zbierna nie wykonuje żadnej pracy. Jest ona jednak konieczna do prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych w obwodach prądu przemiennego. Moc zbierną obliczamy mnożąc napięcie przez prąd i dodając współczynnik sinus fi. Q to jest moc bierna, U to napięcie i prąd. No, i mamy tutaj sinus, zamiast, pamiętacie, w, tam przy mocy czynnej mieliśmy kosinus. Widać zatem, że moc bierna wzrasta, kiedy wzrasta przesunięcie fi, bo mamy tutaj sinus zamiast kosinusa. Dla kąta 90 stopni sinus wyniósłby 1, zatem jeśli przesunięcie pomiędzy prądem a napięciem byłoby właśnie takie, to w obwodzie takiej idealnej cewki, na przykład mielibyśmy wyłącznie moc bierną. Zatem nie mielibyśmy żadnej mocy czynnej w układzie i nie byłaby tam wykonywana żadna praca. Z kolei dla idealnego kondensatora yy, przesunięcie wynosiłoby minus 90 stopni, sinus minus 90 stopni wynosi minus 1, zatem moc bierna dla kondensatora byłaby nawet ujemna. W ramach mocy biernej możemy dodatkowo wyróżnić moc bierną indukcyjną. I moc bierną, pojemnościową, matematycznie różnią się one znakiem. Moc bierna, mimo że jest konieczna, wywołuje straty w liniach przesyłowych i ogranicza sprawność układów elektroenergetycznych oraz linii przesyłowych. Jednostką mocy biernej jest var, nie VAT, tylko var przez r na końcu. Zdaję sobie sprawę, że zrozumienie pojęcia mocy biernej nie należy do najłatwiejszych. Aby było to nieco prostsze, przedstawię Wam pewną analogię. Wyobraźmy sobie, że mamy motorówkę, w której zepsuł nam się silnik i musimy ją holować po prostu ciągnąć ją po wodzie. Przywiązujemy do niej linkę, bo chcemy ją holować idąc przy brzegu, równolegle do niej. Kiedy holujemy łódkę, czujemy oczywiście pewien opór w kierunku równoległym do brzegu. Ale również czujemy, że łódka ściąga nas też w kierunku wody. Zatem nasza siła ciągnąca łódkę składa się jakby z dwóch sił. Jedna z nich, ta równoległa do brzegu, może być analogią do mocy czynnej, no bo to ona powoduje, że w ogóle możemy łódkę holować. A ta druga siła, tu oznaczają mię literą Q, która kompensuje to ściąganie do brzegu, może być analogią mocy biernej. W rezultacie obie siły tworzą wypadkową siłę. Oznaczyłem ją jako S, która oczywiście działa wzdłuż naszej linki. Siła ta z kolei może być analogią do mocy pozornej, która jest swego rodzaju sumą poprzednio omawianych dwóch sił. Być może taki przykład pozwoli Wam lepiej zrozumieć zagadnienie mocy biernej i mocy pozornej. Na szczęście, scenariusz, gdzie w obwodach krąży wyłącznie moc bierna, jest tylko teorią. Dlatego wprowadzono pojęcie mocy pozornej. Moc pozorna tutaj oznaczamy ją literką S. Jest to moc będąca iloczynem napięcia skutecznego i natężenia skutecznego prądu przemiennego. Mając do dyspozycji moc czynną oraz moc bierną, moc pozorną możemy także wyliczyć jako sumę geometryczną mocy czynnej i mocy pozornej. Jaką sumę? Geometryczną. No właśnie, czym jest suma geometryczna, może trzeba by wyjaśnić. Narysujmy sobie trójkąt prostokątny. Jeżeli przeciwprostokątną tego trójkąta będzie moc właśnie pozorna, to przy prostokątymi będą moc czynna oraz moc bierna. Kąt phi oczywiście to nasze przesunięcie prądu i napięcia, czyli tak zwane przesunięcie fazowe. Ze szkoły podstawowej znamy twierdzenie Pitagorasa, które mówi, że S kwadrat równa się Q kwadrat plus P kwadrat, czyli możemy sobie wyliczyć, że S równa się pierwiastek kwadratowy z sumy tych dwóch przy prostokątnych. Ten oto rysunek wspaniale nam przedstawia zależności pomiędzy mocą pozorną, czynną oraz bierną, w zależności od kąta przesunięcia fazowego fi. Widać, że kiedy kąt ten będzie malał, to również moc bierna będzie spadać, no bo będzie się skracał ten bok, a moc czynna i moc pozorna będą coraz bardziej się do siebie zbliżać wartościami. Ten rysunek pokazuje, jak wspaniałym narzędziem jest matematyka w służbie fizyki, a nawet w służbie elektroniki. Jest to tak zwany trójkąt mocy. Ponieważ tak jak mówiłem, moce bierne są w zasadzie dwie, czyli moc indukcyjna, czyli QL, tutaj powinno być L i moc pojemnościowa, oznaczona jako QC, które mają różne znaki, to nasz wzór na moc pozorną mógłby mieć taką, taką oto postać, jak tutaj ten zielony wzór, gdzie oczywiście ym, QL jest mocą bierną indukcyjną, a Qc mocą bierną pojemnościową. Jednostką mocy biernej jest oczywiście volt-amper, w odróżnieniu od wata przy mocy czynnej. Yy, teraz już wiemy dlaczego na przykład moc transformatorów, silników elektrycznych podaje się właśnie w volt-amperach, a nie w watach, tak jak dla urządzeń prądu stałego. <coughs> No i na koniec nie sposób nie wspomnieć o energii elektrycznej, która jest mocno związana z naszym tematem mocy czynnej, biernej i pozornej. Co prawda wspominałem już o tym w poprzednim odcinku o PFC, no bo tematy te są ze sobą mocno związane. Energia elektryczna prądu to energia, jaką przekazuje on odbiornikowi wykonującemu użyteczną pracę lub zmieniającemu ją na inny rodzaj energii. Zużycie energii elektrycznej mierzone jest w kWh, oznaczamy to jako KWH. 1 godzina to na przykład czerpanie mocy 1 kW przez 1 godzinę lub 250 W przez 4 godziny. Do pomiaru zużycia energii elektrycznej służą oczywiście specjalne liczniki, które wszyscy znamy. Tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, użytkownicy indywidualni płacą za zużycie wyłącznie mocy czynnej, tak skonstruowane są liczniki dla nich. A pozostali odbiorcy płacą również za moc bierną, chociaż nie zawsze, czasem płacą tylko za przekroczenie limitu mocy biernej, bo moc taka wytwarzana jest również w samych generatorach w elektrowni. Wspominałem również chyba nawet w tym odcinku, że nadmierne ilości mocy biernej są niekorzystne i wpływają na spadek sprawności sieci energetycznych i sieci przesyłowych. Walczy się z tym przez kompensację mocy biernej oraz wprowadzanie układów PFC do urządzeń zasilających, głównie do przetwornic. To tyle na temat różnych rodzajów mocy w obwodach prądu elektrycznego. Mam nadzieję, że chociaż trochę rozjaśniłem ten temat i już od teraz będziecie wiedzieć, czym różni się moc czynna od mocy pozornej, a czym kilowat od kilowoltoampera. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam za jego obejrzenie. Jeśli się spodobał, kliknijcie łapę w górę. Już dawno tego nie mówiłem, ale może warto byłoby również zasubskrybować mój kanał, aby czegoś nie przegapić na przyszłość. No i koniecznie zaznaczyć przy subskrypcji ten dzwoneczek. Ja jak zwykle bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.